Jesteśmy w przyjaznym gimnazjum nr 11 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Ekonomicznych w Gliwicach na ulicy Syriusza 30. Pracujemy z młodzieżą, proponując im pasję, bezpieczeństwo i oczywiście naukę. W obszarze dydaktyki i wychowania bardzo ważny jest dla nas sukces ucznia, ale to nie tylko laureaci konkursów wojewódzkich, to nie tylko młodzież, która zasila kadrę narodową naszego kraju. To pojedynczy uczeń, to praca dla sukcesu właśnie tego jednego, jedynego ucznia, który bardzo często ma bardzo różnorodny potencjał. Wyznajemy zasadę, że porażka to nie tatuaż, porażka to tylko siniak. Pracujemy, komunikując się z poziomu serca, staramy się pochylić indywidualnie nad każdym naszym uczniem. Jestem bardzo zadowolona, że chodzę do tej szkoły, bo można rozwijać tutaj swoje umiejętności oraz poznać bardzo fajnych ludzi i nauczycieli. Jesteśmy uczniami klasy pierwszej C, czyli klasy o profilu językowym. Wielu osobom może wydawać się, że klasa językowa jest nudna, ale to nieprawda. Lekcje są bardzo ciekawe. Czasami wykonujemy różne projekty tematyczne, na przykład jak książka kulinarna po angielsku. Zwieńczeniem naszej nauki w gimnazjum jest egzamin TOEFL, po którego zdaniu uzyskujemy certyfikat, który jest uznawany praktycznie na całym świecie, co może bardzo pomóc w znalezieniu pracy, również poza granicami kraju. Jestem nauczycielką języka angielskiego w tej szkole. Zresztą jestem też absolwentką tej szkoły i z wielkim sentymentem do niej wróciłam po latach studiowania na Uniwersytecie Śląskim. W tej szkole zawsze czułam się bezpiecznie, ale przede wszystkim ta szkoła dała mi ogromną wiedzę i pasję do uczenia języka angielskiego, którą staram się teraz przekazać swoim uczniom. Śląska wchodzi na 3 km. Jestem powołana do kadry Śląska Młodziczek. Trenuję sprinty. Moimi osiągnięciami są rekord Śląska halowy na 300 metrów. Zostałem także powołany do zaplecza kadry narodowej. Chodzę do klasy trzeciej. Szkoła zapewnia mi bardzo wysoki poziom nauki, jak i pływania. Trenują nas najlepsi trenerzy w Polsce. Trenujemy jak profesjonaliści. Jesteśmy w klasie drugiej D na lekcji fizyki. Właśnie przerabiamy temat prąd elektryczny i robimy doświadczenia na makietach. Wybrałam tą szkołę, ponieważ chciałam się kształcić artystycznie. Jestem uczniem klasy pierwszej D. Chodzę do gimnazjum nr 11. Programuję roboty razem z kolegami, składam je, robię nowe konstrukcje. Cieszę się, że mogę rozwijać swoją pasję i programować razem z kolegami. To mostek, tak? W tym gabinecie odbywają się zajęcia z biologii. Uczniowie korzystają z eksponatów, które tutaj się znajdują. W klasie drugiej analizujemy anatomię człowieka i korzystamy z układu krwionośnego i głównego elementu, którym jest serce.
Uczniowie dowiadują się, jak krew krąży w poszczególnych komorach. Korzystamy również z takiego dużego eksponatu, który nam pokazuje wszystkie elementy układu pokarmowego, układu oddechowego, układu krwionośnego. Uczniowie poznają budowę mózgu. W naszej szkole, tak jak w każdej szkole w Gliwicach, również mamy laureatów konkursów wojewódzkich. Młodzież nasza zdobywa bardzo wysokie osiągnięcia w sporcie, ale równie radosne są ich osiągnięcia w obszarze występów teatralnych oraz wokalnych. Obecnie znajdujemy się w sali historycznej. Lubię historię dlatego, że interesuję się historią Polski, historią królów. Wybrałem tę szkołę dlatego, że lubię sport, czuję się tu dobrze i mam dobrych kolegów. Również zachęcam do zerknięcia do izby regionalnej, w której znajdą się eksponaty zebrane przez naszych uczniów. Dobre obiady i miłe panie kucharki. Pozytywnie w Gliwice wejść, zalomuj w końcu się do życia, zrozumieć innych chciej. Popatrz oczy tym, co milczą skrycie, zanim zadasz własny sobie. Od listopada ubiegłego roku uczestniczymy w kampanii miejskiej pozytywni.gliwice.pl. Pracujemy w dużych obszarach tematycznych, pozytywni w sieci, pozytywnie różni oraz pozytywni wobec otoczenia. Na co dzień obserwuję nieocenioną wartość tego projektu i bardzo duże zaangażowanie młodzieży mojej szkoły.